Styl prowansalski jest z nami od wielu, wielu sezonów. Co zrobić, żeby nam się nie znudził? Żeby wnętrza w tym stylu wyglądały na bardziej urozmaicone, bardziej ciekawe? Dziś pokażemy Wam dwie propozycje od nas. Oglądajcie! Na początek kilka słów o samym stylu prowansalskim. Jest to jeden z moich ulubionych stylów we wnętrzach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to styl pełen ciepła, pełen słonecznego blasku, pełen jasnych, ciepłych kolorów. Styl prowansalski lubi biel, lubi beże, lubi bardzo jasne szarości, ale lubi też kolory w odcieniach fioletu, lawendy, wrzosu, lubi zielenie, lubi motywy kwiatowe. Jeśli chodzi o materiały, ulubionym, najlepszym materiałem, jaki możemy wykorzystać we wnętrzach w stylu prowansalskim, jest oczywiście drewno. Drewno to jest materiał najbardziej naturalny, a natura to jedna z cech stylu prowansalskiego. Styl prowansalski też stosuje takie materiały jak kamień, rattan, ceramika, a jeśli chodzi o tkaniny, stosujemy tutaj różnorodne faktury, ale wszystkie, które są ciepłe, miękkie, w odcieniach, o których mówiłam, czyli ciepłych beżach, bielach, szarościach. W stylu prowansalskim czas jakby się zatrzymał. To jest taki styl, który przenosi nas do słonecznej, ciepłej, tradycyjnej wsi. Mamy tutaj dużo elementów, które są postarzane, dodatki, które zostały zakupione na pchlich targach. Nie ma tutaj miejsca na surowość, na nowoczesność. Jest przede wszystkim sielski klimat, przytulność i ciepło. Jeszcze kilka słów na temat mebli w stylu prowansalskim. Tutaj mamy komodę z kolekcji Aldea. Ona jest wykonana z drewna sosnowego z dębowymi elementami w postaci uchwytów i blatu. Czym się charakteryzują meble w stylu prowansalskim? Przede wszystkim materiał drewno, o którym już kilka słów mówiliśmy. Poza tym, meble w stylu prowansalskim są z pozoru proste, natomiast to, co w nich zachwyca, to detale. To delikatne rzeźbienia, delikatne żłobienia, przecierki, postarzanie. Tutaj możecie sobie zobaczyć na przykład w gałkach, w blacie. Te elementy zostały poddane procesowi strukturyzacji, dzięki czemu mają taki charakter retro. Poza tym w meblach w stylu prowansalskim często spotykanym elementem jest takie frezowanie, które stylizuje ten mebel na starszy, na wykonany z mniejszych desek. Zwróćcie też uwagę na zawiasy. To są takie małe detale, które nadają uroku temu meblowi. Są delikatnie rzeźbione, delikatnie zaokrąglone. To wszystko sprawia, że całość ma bardzo przyjemny, bardzo fajny charakter. Wygląda naprawdę subtelnie, ciekawie i dobrze wpisuje się w styl prowansalski. Na początku obiecałam Wam, że pokażę Wam dwie propozycje na styl prowansalski w nieco innym wydaniu. Oto pierwsza z nich. Tutaj mamy styl prowansalski, ale w takim nieco chłodniejszym, nieco bardziej eleganckim, nieco bardziej wyrafinowanym stylu. Przede wszystkim to, co zwraca uwagę, to gra kolorów. Do białych mebli zostały dobrane zdecydowane dodatki w odcieniach mocnego fioletu, granatu, przełamane delikatnym turkusem. Te dodatki to przede wszystkim mnóstwo poduch, poduchy z bardzo przyjemnych tkanin, ale też o bardzo różnorodnej fakturze. Niektóre z nich w nieco indyjskim stylu. To wszystko tworzy nam bardzo zdecydowaną, kontrastującą całość. Do tego dodatki, które zazwyczaj bywają ceramiczne, zostały zastąpione szkłem. Zwróćcie uwagę na ciekawe, szklane, przezroczyste wazony i lampiony. Mają one różne odcienie fioletu, wrzosu, różnorodną fakturę. Mamy szkło gładkie, mamy szkło matowe, mamy szkło o wyraźnej strukturze. To wszystko tworzy nam taką bardzo ciekawą, elegancką całość. Dodatkowo
Przełamana ona została tymi złotymi lampionami, które widzicie nade mną. One są w takim postarzanym retro stylu. To wszystko wpisuje się bardzo fajnie w styl prowansalski, ale jednocześnie nadaje ciekawego charakteru, dodaje takiej inności tej stylizacji. Teraz zobaczcie drugą naszą propozycję na styl prowansalski. Tym razem propozycja dużo lżejsza, dużo bardziej swobodna, dużo jaśniejsza. Kolorystyka, która tutaj dominuje, to jasne beże przełamane delikatną zielenią z elementami żółtego, który fajnie ożywia całą stylizację. Podobnie jak poprzednio mamy tutaj też poduchy, z tym, że poduszki są w poszewkach z naturalnych materiałów. Mamy len, mamy bawełnę, grubo tkane, grubo wyszywane poduchy. Co jeszcze? Ceramiczne wazony, które bardzo fajnie współgrają z całością. One mają taką ciekawą strukturę popękanego szkła. Dodaliśmy trochę zieleni w postaci kwiatów. To zamiłowanie do natury jest bardzo fajnym, bardzo ciekawym elementem stylu prowansalskiego. Zwróćcie uwagę też na ratanowe skrzynie. Ratan to jest w ogóle bardzo ciekawy materiał, który fajnie komponuje się w zasadzie w każdym pomieszczeniu urządzonym w stylu prowansalskim. Całość bardzo lekka, bardzo swobodna, nie ma tutaj tego wyrafinowania, tej elegancji, którą mieliśmy w poprzedniej stylizacji. Od Was zależy, co Wam bardziej przypadnie do gustu, czy wolicie elegancję, czy wolicie swobodę, czy lubicie zdecydowane kolory, czy lubicie raczej subtelne barwy. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was do komentowania. Napiszcie, która z tych aranżacji bardziej Wam przypadła do gustu. Jeśli chcielibyście zobaczyć pełną ofertę kolekcji Aldea, odsyłam Was na naszą stronę sart.pl. Tam znajdziecie wszystkie meble z tej kolekcji, jak również inne nasze meble w stylu prowansalskim. Zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć.